Kochani, witam wszystkich. Cieszę się, że jest nas tyle. Cieszę się, że jest z nami prezydent. Słuchajcie, pierwszą trasę, pierwsze kółeczko. Spotykamy się tak, jak mówiłem, jak chcecie powiedzieć coś znajomym, spotykamy się zawsze o pełnej godzinie na Placu Wolności, czyli wyruszamy za chwilę, później 21, 22, 23 i mniej więcej na 23.50 wrócimy tutaj. Pierwsza trasa będzie, widzę, że jest nas sporo. Pierwsza trasa będzie wiodła ulicą Warszawską, później do ścieżki rowerowej. Wjedziemy na chwilę na Sławacinek, później wjedziemy z powrotem, żeby tym takim wąskim przesmykiem się nie przemieszczać. Wjedziemy z powrotem na tą gminną ścieżkę rowerową wzdłuż trasy krajowej. Później zjeżdżamy do Porosiuk, jedziemy wzdłuż Krzny ścieżką przez most, tak zwany tą kładkę wojskową na drodze wojskowej i wracamy tutaj. Następną trasę, już wszystkich nie będę tłumaczył, bo nam się namiesza, ale następną trasę też zrobimy w inny rejon. Nie będzie to cały czas ta sama trasa, są cztery różne trasy. Gdyby ktoś się pogubił, gdyby ktoś chciał godzinkę odpocząć, może po tej trasie godzinę odpocząć i za godzinę dołączyć. Panie prezydencie, co dodamy? Już tylko króciutko podziękujmy sobie jeszcze raz wszyscy. Dzisiaj o 18:00, gdy całymi rodzinami rozpoczynaliśmy powoli nasze świętowanie drugiego miejsca, ponownie zdobytego w skali kraju, powiedzieliśmy, że niespełna miesiąc temu, obiecaliśmy sobie świetną zabawę, mądrą, odpowiedzialną, bezpieczną, ale zdrową, aktywną i ambitną. Słowa dotrzymaliśmy, to był miesiąc świetnych wrażeń, wspólnej radości. Przemierzaliśmy Białą i bardzo szeroki region we wszystkie możliwe strony. Przejechaliśmy prawie 500 000 kilometrów. Brawa dla mieszkańców Białej Podlaskiej i przyjaciół naszego miasta. Słuchajcie, nie przedłużamy, ruszamy w trasę. Mniej więcej około 14-15 na godzinę. Start! Zrobimy rundkę honorową dookoła placu. Zapraszam. Dokładnie.